W dzisiejszych czytaniach dwa wątki przykuły moją uwagę. Pierwszy z nich znajduje się w Ewangelii. Otóż czytamy tam. Zaprawdę powiadam wam, mówi Pan Jezus, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone, kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. To są słowa, które wielu z nas niepokoją. Chodzimy do spowiedzi, liczymy na Boże miłosierdzie, liczymy na odpuszczenie naszych win i nagle okazuje się, że jest jakiś grzech, który odpuszczony nie będzie. Wydaje nam się, że Pan Bóg zarezerwował sobie jakiś taki grzech, którego postanowił z jakichś bliżej nieznanych nam przyczyn nie odpuszczać. Otóż musimy dobrze zauważyć kontekst, w jakim padają te słowa. Otóż Pan Jezus jest oskarżony przez tych, którzy na Niego patrzą, którzy słuchają Jego słów, którzy obserwują to, co robi, jest oskarżony, że jest wysłannikiem piekła, że jest współpracownikiem Belzebuba, że jest współpracownikiem szatana. Syn Boży zostaje oskarżony o to, że jest nieprzyjacielem Boga. Stwierdza się, że z pewnością jest na usługach piekła. I wtedy Pan Jezus ostrzega. Uważajcie, bo jeżeli tak zakłamiecie w sobie prawdę, że na dobro będziecie patrzeć jak na zło, to może się okazać, że wasze zamknięcie będzie tak silne i tak mocne, że nic was nie ruszy. Takiego zamknięcia nie jestem w stanie w was przełamać. Pamiętamy słynne zdanie świętego Augustyna, który mówił: Bóg stworzył nas bez nas, ale zbawić nas bez nas nie może. Tak, to prawda, to my otwieramy Bogu serce. To my otwieramy Bogu serce. Żeby lepiej zrozumieć te słowa, przypomnijmy sobie to, co święty Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 12, w wierszach 3 i 4. Pisze święty Paweł: otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. A zatem rozpoznanie Chrystusa jako Syna Bożego, rozpoznanie Chrystusa jako Pana, jako tego, który ma najwyższą duchową moc i władzę, jest znakiem, że jest w nas Duch Święty. Nawet jeżeli zgrzeszyliśmy, nawet jeżeli upadamy, ale rozpoznajemy w Chrystusie Pana, jest dla nas szansa, bo otworzymy przed Nim nasze serce. Gdybyśmy jednak powiedzieli sobie: niech Jezus będzie przeklęty, gdybyśmy sobie powiedzieli: nie, Jezus nie jest dobrem, ale jest złem, nie otworzymy przed Nim naszego serca, nie otwiera się serca przed złem. Człowiek nie jest w stanie otworzyć serca przed złem. Zawsze zło musi sobie przedstawić jako dobro, wtedy mu uchyli drzwi swojego wnętrza. Ale jeżeli rozpoznamy Chrystusa jako zło, serca nie otworzymy, no i koniec będzie smutny. A zatem uważajmy, uważajmy, żeby nie zakłamać w sobie prawdy. To jest ten pierwszy wątek. I drugi wątek, równie ważny, w pierwszym czytaniu, w czytaniu z Księgi Rodzaju, jesteśmy po grzechu, tym, który nazywamy grzechem pierworodnym. I Pan Bóg szuka Adama w raju. Gdzie jesteś? Adam mówi: schowałem się. To jest postawa, którą my bardzo często przyjmujemy. Zgrzeszymy i chowamy się. Na przykład zgrzeszymy i przestajemy się modlić. No bo skoro ja już jestem taki grzeszny, skoro zgrzeszyłem, skoro mi nie wyszło, no to w takim razie po cóż się modlić? I zostawiamy modlitwę, i zostawiamy wołanie do Pana Boga, i zostawiamy nasze otwieranie drzwi
na Jego obecność i w tym momencie lecimy jeszcze głębiej, jeszcze niżej, w jeszcze czarniejszą przepaść. Otóż wszystkich wzywam, nie przestawajcie się modlić. Nawet gdybyście zgrzeszyli, nawet gdybyście zgrzeszyli ciężko, modlitwa jest dla grzeszników. Grzesznik jest w stanie rozpoznać Boga jako Pana, a wtedy jest szansa na to, że wszystko będzie dobrze.